Was? To jest najważniejsza osoba tutaj właśnie, Weronika. Cześć. 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 Witamy wszystkich. Cześć. Witamy wszystkich. Dzień dobry. Wszystkich witamy. Cześć. Dzień dobry. Nie nagrało się. My Sławianie wiemy jak moczyć w wodzie ciała. Weronika nas zaprosiła, zaproszenie dała. To jest tam skafander ten, zaraz wodę polecę. No. Dzień dobry! Pożar, szum, ptaków śpiew, kaftarza po... Witamy Państwa, jak widać z pomostu w Sławie. Mamy ze sobą gości, myślę, że nie trzeba ich przedstawiać. Jeden z najbardziej popularnych kabaretów, kabaret Paranienormalni. Daj spok. Panowie, to wy? To oni temu winni. Słuchajcie, słuchajcie, przyjechali do nas w celach, że tak powiem, patriotyczno-zdrowotnych, czyli raz, że wspierają po prostu nasz piękny teren, ale ważniejsza sprawa to, że dla naszej Weroniki postanowili dzisiaj wykonać woltę nad jeziorem, wskoczyć do wody. Nie wiem, co to będzie, bo tak naprawdę wszystko dzieje się bardzo intuicyjnie i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za chwilę. Na przykład nie wiedziałem, że teraz w tej chwili na przykład machnę tym. Nie, ja o tym po prostu nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że Igor... Nie wiedziałem! Się przytulę, słuchaj. Nie wiedziałem. Słodki obrazek. Ja nie wiedziałem na przykład, że to się stanie w ogóle. To jest wszystko po prostu... Tak, to jest spontan. A tak, ja powiem szczerze, oprócz tego, że chcemy przyczynić się do propagowania tej akcji, prawda, pomocy Weronicy, ja chciałem powiedzieć, że Weronika nie oddała mi lalki Monster High. I w tym celu się tu dzisiaj pojawiłem. Lalka musi zostać zwrócona. Okej, czyli już znamy prawdziwy powód przyjazdu Paranienormalnych do Sławy. Teraz pozwoliłem sobie w związku z tym, że mamy ich tutaj na pomoście, nie zdarza się to często, postanowiłem po prostu przygotować dla nich pytania, spisałem je. W internecie pojawiły się pytania do kabaretu i dlatego myślę, że teraz jest odpowiedni moment, aby je zadać po prostu. Igor, pierwsze pytanie jest do ciebie. Wow. Internautka Monika pyta, czy zechciałbyś zostać jej jednorożcem? Telefon do wiadomości redakcji. Jej jednorożcem? Ale to chyba nie do mnie to pytanie, do Kryspina. Ja właśnie często jestem mylony z Kryspinem. Ale trochę podobny jesteś, z czoła. Trochę. Ja to przemyślę, jednorożcem, no. Ale dobrze, damy mu czas na zastanowienie, temat powróci. A teraz drugie pytanie, czy to prawda, że wszyscy nosicie stringi podczas występu? Tak, nosimy w kieszeniach, to oczywiście muszę powiedzieć, ale zdementować, plotki nie są czerwone, tylko białe. Mamy wszyscy, to dlatego, że organizujemy akcję Rzuć bieliznę na scenę. Niestety nikt do tej pory nie rzucił bielizny w nas w czasie występu, więc robimy to sami. Rozumiem, kolejne pytanie, zupełnie z innej beczki. Czy to prawda, że zamieniacie się tymi stringami? Ja nie oddaję, mam dwie pary. Jedne z taką czarną koronką, drugie czerwone i noszę zawsze je przy sobie. Mam, nawet w walizce, ale nie oddaję kolegom. Chciałeś się uzupełnić, tak? Chciałeś się wtrynić koledze po prostu, tak? Tak, bo ładnie mówił, ale ty oczywiście musisz się wtrącić, tak? Tak, tak, to prawda, że ja widzę mikrofon włączony i ja po prostu muszę gadać. Nawet bez sensu muszę gadać. Ja chciałem powiedzieć, że my z Michałem się wymieniamy bielizną, bo trzeba mieć to coś pożyczonego, jak na stodniówce, więc po prostu my to robimy. Rozumiem. Już wiemy, że Igor ma parcie na membranę po prostu i dlatego tak, jak widzi mikrofon, zaczyna. Okej, kolejne pytanie. Igor, pytanie jest do ciebie. Widzisz, jakbyś poczekał, to miałbyś swoją kolejną, ale dobrze, już teraz ci je zadaję. Internauta Edward zapytuje, czy zechciałbyś zostać jego jednorożcem? Edek. Edziu, pozdrawiamy. Jednorożec. Słuchajcie, no i muszę to przemyśleć. Okej, damy mu czas na zastanowienie. Temat widzę powróci, bo to bumerang taki. Kolejne pytanie, to już jest, zbliżamy się do końca, także już niedługo finał. Do wszystkich pytanie takie. Jakie jest wasze ulubione zwierzątko? Krótko. Ale krótko. Jednorożec. To elegancko. Igor, jednorożec. Zdecydowanie jednorożec na pierwszym miejscu. Dziękuję. A teraz powiedzcie, jakie było wasze przezwisko w szkole podstawowej? Tak na szybko. Bez oszukiwania. Kwiatek. Pasztec, spaślak, grubas, okularnik, piegus. Ale to miało być twoje. Mówię moje. Jeszcze raz. Pulpet, spaślak, okularnik, piegus,
paszczyk na nazwisko, przerobany. Ja byłem zawsze Motyk, no. Motyk. Tak. Wiecie co, bo to jest właśnie taka skomplikowana sytuacja, bo z tymi nazwiskami to jest właśnie tak, że czasami jest śmiesznie, ale ja wam powiem, że ja się nigdy z nazwisk nie śmieję. Taką mam zasadę, dlatego że się nazywam się Żygadło i po prostu się nie śmieję z nazwisk. Ostatnie pytanie jest do Igora. Internauta o pseudonimie Jednorożec pyta, czy zechciałbyś zostać jego Igorem? Myślałem, że Edkiem. Okej, okay. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to jest tak zwana spontaniczna sytuacja, więc po prostu nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, zaraz zobaczymy, co będzie, a na razie w tej chwili myślę, że sprawdzimy, jak to jest z tą bielizną, bo zaczną się chłopacy przebierać po prostu swoje stroje. Drodzy Państwo, gorące serca biją dzisiaj w Sławie. Tutaj są wspaniali chłopcy z kabaretu Para Nienormalni, którzy właśnie wbijają się w kombinezony pływackie. Z nami Weronika. Weronika, chodź, pokaż. Weronika, pokaż się tutaj. Witamy serdecznie Weronikę. To właśnie ona jest jedną z organizatorek tej naszej akcji. Dzisiaj nie będzie wskakiwała do wody, tylko będzie kibicowała naszym chłopakom, którzy będą testować te nowe kombinezony. Poleca je Otylia Jędrzejczak jako najszybsze, najlepsze na rynku do bicia rekordów świata. Drodzy Państwo, już są prawie gotowi. Przepraszam, czy Pan może to pokazać, bo to podobno jest zabawny efekt, kiedy ja, drodzy Państwo, wyciągnę, będę przeciskał się przez tą membranę. Membranę, dokładnie. Poczuję się jak 36 lat temu. I już wiemy, że 37 urodziny już niedługo. Szykujmy prezenty. Była to delikatna aluzja. Igor jest wielbicielem butów i skarpetek. Proszę, tu jaka wspaniała twarz. Dzień dobry. Przyjechałem tu dzisiaj, by słowo szczytny cel. Nie słyszę się zupełnie. Jak jesteś planety? O, Sigmo. I ulewaj ziemianie. Serdecznie pozdrawiam. Weronika, oddaj mi lalkę Monster High. Nie odpuszczę. Naprawdę zawodowo. I w ten sposób będą się także ubierali nowi tancerze z teledysku Madonny. Pozwól mi świecić, kiedy słońca brak. Być nadzieją, gdy szukasz dnia. Właśnie ta dziwna sytuacja, jakbyśmy mogli pokazać, z kolegi wypuszczane jest w tym momencie powietrze. Nie było słychać charakterystycznego i bardzo dobrze, gdyż zajmują się nami profesjonaliści. Popatrzcie jak tutaj zasało, popatrzcie jak zasało, jaki ten chłopak jest szczupły, jaki zabiedzony i obok niego nasza pyza, nasz wspaniały Igorek, który na jedzeniu nie oszczędza, no bo po co? Patrzcie jak świetnie wygląda, jak się ruszają, jak jest cudownie i radośnie, a zaraz będzie jeszcze lepiej. Pokażmy, panie reporterze, proszę to opisać, bo to jest nie do opisania. Jest przykuc, jest zabawa, przytulamy się, tulimy się, wspaniale. Jest jakaś dziewczyna w Sławie, dla której liczy się wnętrze mężczyzny. Nie to, co ma do zaoferowania. Piękna powłoka. Zadzwońcie. Przepraszam. Tu jest mój ładniejszy brat. Dzień dobry. Jeżeli znalazłaby się jakaś pani, która chciałaby przygarnąć, ja się nadaję do wielu rzeczy. Może głową rąbać drewno, naprawdę zmarnowałem. Pamiątkowe rodzinne zdjęcie w tej wyjątkowej chwili. Jednorożec stał się wyroźny. Tak jest. Jednorożec. Pozdrowienia dla Edwarda, nie? Tak witam jest. Bardzo serdecznie, jestem członkiem komisji nadzorującej poprawność skoków do wody na całym świecie. Jesteśmy dzisiaj w Sławie, tutaj jest jeden z organizatorów dzisiejszego wydarzenia. Masz na imię Hiszpan, dziwne imię jak na Polaka, ale trudno. Powiedz, co tu się odbywa? Akcja Sława Lake Challenge dla Weroniki Zielińskiej. Wspomagamy Weronikę w jej chorobie i zbieramy środki. A Sława Lake Challenge, dzięki Alina za nominację. Ja dziś nominuję Para Nienormalnych, dlatego że jest zimno, nie zamierzam skakać, jest chłodno, oni są dobrze ubrani. Dobrze sobie to wymyśliłeś, łobuzie. Elegancko. Dobrze, w takim razie wszystko jest już przygotowane. Kabaret Para Nienormalni, niewiele mi to mówi, ale czy jesteśmy gotowi, możemy zaczynać, Weronika? Możemy. Oczywiście, jesteśmy gotowi. Będę czuwał nad poprawnym przeprowadzeniem tego skoku. Zapraszam. Proszę, zaczynamy. Proszę. Ważna jest ciepła rozgrzewka. Oczywiście, zapowiadam efektowny skok pana Roberta. Tulup. Czy co? Tulup. Czy co? Tulup. Tulup. Aha, tulup tam będzie skakał. W każdym razie skok się odbędzie. Proszę, zapraszamy. Fanfary, werble, trrr. Proszę. Tulup. Tulup tam.
A ja nie skoczyłem, tak to jest. Ufałem. Hiszpan, co ty na to? No ja też nie mam wyjścia! Stwierdzam z całą odpowiedzialnością, że skoki były poprawnie wykonane. Nie trzeba będzie powtarzać. Pozdrawiamy następców. Ja już powiedziałem, tylko więcej nie zrobię. Kogo nominujecie? Robert! Nominujemy kabaret Hrabi. A ja się z tego wypisuję. Mi się impreza nie podoba. Ja już się nigdzie więcej nie zmuszę. Czasami trzeba wspomóc nawet tych, co wspomagają szczytne akcje. Pozdrawiamy ze Sławy. Jak wrażenia po skoku, poprawnie wykonanym, świetnie to wyglądało w naszych kamerach, tłum skanduje, kibicuje. Jak się czujecie? I to by pozostało za cały komentarz tej wspaniałej akcji, chyba że coś chcecie dodać. Ta radość jest naprawdę zrozumiała. Dziękuję. Weź, no to już...